Te pieniądze trafią do Opola. Jeden wniosek jest wnioskiem gminy, czyli ten na renowację pomnika Józefa Jakisza, który jest na ulicy, przy ulicy Wrocławskiej na cmentarzu zabytkowym. Będziemy prowadzili renowację tego pomnika, a drugi parafia złożyła sama swój wniosek i pozyskała dofinansowanie, także bardzo się cieszymy z tego tytułu. To są nieduże granty, ale cieszymy się, że jest możliwość pozyskania tego typu środków. Tutaj jest ograniczony horyzont czasowy, żeby wykorzystać te środki, dlatego te zadania nie mogą być bardzo duże, ponieważ te środki trzeba wykorzystać w danym roku, czyli jak je dostaliśmy teraz, to do końca roku musimy je wydatkować, więc to mogą być małe zadania, ale te małe też są dla nas ważne, w szczególności zabytkowy cmentarz przy ulicy Wrocławskiej. Wynikało to też z puli środków, która jest dostępna. Z tego, co mi wiadomo, to w ogóle do rozdysponowania na całe województwo było 1 200 000, także to nie jest ogromna kwota, ale cieszymy się, że mamy to 30 tysięcy, dołożymy swój wkład własny na poziomie około 14 tysięcy i jestem przekonana, że uda nam się przeprowadzić tę inwestycję do końca roku. Aktualny kościół ma blisko 150 lat, natomiast samo obejście, ogrodzenie jest jeszcze starsze od kościoła. Jest ogromny ruch, więc kwalifikowało się do tego, żeby to gruntownie, kapitalnie odnowić. Jest to robione, jest to inwestycja droga. Wiadomo, konserwator na tym trzyma rękę. Muszą być spełnione wszelkie kryteria. No i krok po kroku jest ten temat realizowany. Ja się bardzo cieszę i w ogóle cała wspólnota, bo gdyby, jak wspomniałem, nie środki z zewnątrz, byłoby trudne do przeskoczenia. Prawie nierealne przy obecnych realiach i kościoła, i gospodarki. Bo to zostanie na kolejne pokolenia. To są roboty zrobione bardzo gruntownie, porządnie. Ja myślę, że na dzień dobry na 100 lat to jest zabezpieczone. A co będzie potem, to zobaczymy. Zakład Komunalny jako administrator cmentarzy od kilku lat objął swoją troską także te najstarsze nagrobki. Ja mówię tutaj o nagrobkach na cmentarzu przy ulicy Wrocławskiej i wysiłkiem spółki odremontowaliśmy choćby najstarszy na cmentarzu przy ulicy Wrocławskiej nagrobek Auguste Zedler czy rodziny Sassenbachów, drugi w tej kolejności, jeśli tutaj rozmawiamy o najstarszych nagrobkach. Wyremontowaliśmy i zabezpieczyliśmy również, oczywiście przy współpracy z wojewódzkim konserwatorem zabytków i z fachowcem z zakresu konserwacji dzieł sztuki, również nagrobki śląskich powstańców. I staramy się co roku kolejne nagrobki. Myśleliśmy też bardzo intensywnie o nagrobku Jakisza. To jeden z piękniejszych nagrobków na cmentarzu przy ulicy Wrocławskiej. Na szczęście udało się miastu, Urzędowi Miasta Opole pozyskać pieniądze na ten cel. Również zbiórka, która była prowadzona przez komitet, który się zawiązał, także starała się pozyskać pieniądze na ten cel. Natomiast fantastycznie, że był konkurs, że miasto wzięło w nim udział. My jako Zakład Komunalny już wcześniej zaangażowaliśmy się także w procedurę pozyskania tych pieniędzy, chociażby poprzez przygotowanie i opłacenie dokumentacji. Dlatego, że proszę pamiętać, cmentarz przy ulicy Wrocławskiej objęty jest nadzorem konserwatora zabytków, jest wpisany do rejestru zabytków, dlatego wszystko, co tam robimy, wszystkie działania, które się tam podejmujemy, muszą być uzgodnione z konserwatorem zabytków. Dlatego, aby pozyskać te pieniądze, najpierw jako zakład komunalny musieliśmy przygotować taką dokumentację w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, opłacić ją, mówiąc wprost, to zrobiliśmy. No i tym większa nasza radość, że te pieniądze udało się pozyskać. To znaczy, że te kilkadziesiąt tysięcy złotych, dlatego że tyle kosztuje średnio odnowienie, zabezpieczenie zabytkowego starego nagrobka na cmentarzu przy ulicy Wrocławskiej, te kilkadziesiąt tysięcy, które być może planowaliśmy, aby zaangażować w tym obszarze, będziemy mogli po prostu przekazać na co innego. A sami Państwo wiedzą, jeśli odwiedzają ten fantastyczny, przepiękny cmentarz przy ulicy Wrocławskiej, że tam potrzeby są ogromne.